Tablica wskaźników nowego Renault Clio E-Tech Hybrid pokazuje informacje niezbędne w trakcie jazdy. Siądź za kierownicą nowego Renault Clio E-Tech Hybrid i naciśnij przycisk Start-Stop. Zostaną wyświetlone różnokolorowe cyfrowe wskaźniki. Po włączeniu zapłonu pojawi się komunikat gotowe, a po przekroczeniu prędkości około 5 km na godzinę zniknie. Widać dwa wskaźniki, po jednym z każdej strony cyfrowego ekranu. Ten symbol informuje o stanie naładowania akumulatora napędowego zamontowanego w układzie hybrydowym E-Tech Hybrid. Ten wskaźnik informuje o poziomie paliwa. Pojazd zawsze uruchamia się w trybie napędu elektrycznego. Na tym centralnym wyświetlaczu są wyświetlane podpowiedzi dotyczące ekonomicznej jazdy i optymalizowania pracy układu E-Tech Hybrid. Ekran na bieżąco pokazuje zużycie energii przez pojazd. Niebieska sekcja to strefa odzyskiwania energii. Pojazd znajdzie się w niej zawsze, kiedy zdejmiesz stopę z pedału przyspieszenia albo wciśniesz pedał hamulca. Podczas zwalniania silnik elektryczny pomaga wyhamować pojazd, a dodatkowo wytwarza prąd elektryczny, który ładuje akumulator napędowy. Pozostałe sekcje przedstawiają strefy zużycia energii. Sekcja zielona to strefa zalecanego zużycia. Akumulator napędowy dostarcza energię, której silnik elektryczny potrzebuje do wprawiania pojazdu w ruch. Na końcu znajduje się strefa biała, która odpowiada gwałtownemu przyspieszaniu i w efekcie najwyższemu zużyciu energii. Podczas jazdy ten schemat ilustruje przepływ energii między następującymi podzespołami. Zespół zasilania elektrycznego składający się z akumulatora napędowego i silnika elektrycznego, silnik spalinowy, koła. Oto wykaz przepływów, które mogą być wyświetlane. Jedno pole odpowiada pojazdowi, który stoi. Nie ma wtedy żadnych przepływów energii między akumulatorem, kołami ani silnikiem spalinowym. Jeżeli prąd płynie z akumulatora do kół, pojazd jest w trybie napędu całkowicie elektrycznego. Jeżeli prąd płynie z kół do akumulatora, pojazd zwalnia i odzyskuje energię elektryczną. Może się zdarzyć, że prąd nie płynie do kół. Oznacza to, że pojazd stoi. Przepływ może być również z silnika spalinowego do akumulatora. Silnik spalinowy pracuje w trybie prądnicy i ładuje akumulator napędowy. Istnieje jeszcze jeden scenariusz, w którym prąd płynie z silnika spalinowego do akumulatora, a następnie z akumulatora do kół. Wtedy silnik spalinowy ładuje akumulator, a sam silnik elektryczny napędza koła. Pojazd pracuje w trybie hybrydy szeregowej. Kolejny wariant to przepływ energii z kół do akumulatora i równocześnie z silnika spalinowego do akumulatora. W takim przypadku pojazd zwalnia. Odzyskuje energię elektryczną wytwarzaną przez ruch kół i wysyła ją do akumulatora, a dodatkowo akumulator jest podładowywany z silnika spalinowego. Prąd może również płynąć dwutorowo z silnika spalinowego do kół i z akumulatora do kół. Pojazd pracuje w trybie hybrydy równoległej, a silnik spalinowy i silnik elektryczny napędzają koła. Nie występuje ładowanie akumulatora. Możliwy jest także trzytorowy przepływ energii. Z silnika spalinowego do kół, z akumulatora do kół oraz z silnika spalinowego do akumulatora. Tutaj pojazd działa w trybie hybrydy równoległej. Silnik spalinowy odgrywa dodatkowo rolę prądnicy ładującej akumulator napędowy. Kolejna możliwość to przepływ energii z silnika spalinowego do kół oraz z silnika spalinowego do akumulatora. Wtedy silnik spalinowy sam napędza koła, a dodatkowo funkcjonuje jako prądnica ładująca akumulator napędowy. Ostatnia konfiguracja to przepływ energii z silnika spalinowego do kół. Sam silnik spalinowy napędza koła. Kolejną pomocą w ekonomicznej jeździe jest wskaźnik stylu jazdy. Wskaźnik ma kształt liścia, który rośnie lub maleje w zależności od sposobu prowadzenia samochodu. Im większy liść, tym jedziesz elastyczniej i ekonomiczniej. Regularne obserwowanie tego wskaźnika pozwoli odczuwalnie zmniejszyć spalanie. Powyżej omówiliśmy najważniejsze informacje, jakie mogą być wyświetlane na tablicy wskaźników Twojego nowego Renault Clio E-Tech Hybrid.